Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić nasz pogląd w sprawie 70-lecia uczczenia rocznicy zbrodni wołyńskiej, oddania hołdu jej ofiarom. W tej sprawie niestety nie udało się dopracować kompromisu, konsensusu co do ostatecznego tekstu uchwały. Niestety mamy wnioski mniejszości, w których w zasadzie dwa są punkty sporne. Wspomniał o nich i pokrótce omówił poseł sprawozdawca. Chcę tylko dodać do tego kilka dodatkowych argumentów, ponieważ stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej jest tożsame z tekstem uchwały, jaki został przyjęty przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Mianowicie, pamiętając i przypominając historię zbrodni wołyńskiej, pamiętając to, co słusznie komisja nazwała czystkami etnicznymi i słusznie odwoływała się do i odwołuje w swojej uchwale do pojęcia ludobójstwa, jednocześnie w swoim przedłożeniu zwraca uwagę bardzo mocno na dwa elementy, które z punktu widzenia historii Polski, historii Ukrainy są najważniejsze. Po pierwsze, kwestie pojednania po latach tragicznych doświadczeń i wzajemnych sporów, a także na kwestię odegraną przez zarówno polskie oddziały zbrojne, jak i ludność ukraińską, które ratowały tam, gdzie można było, poddawaną eksterminacji ludność polską na Wołyniu czy w zachodniej Galicji. Problem, który rozstrzygamy, jest problemem nie tyle lingwistycznym czy retorycznym, ile istotnym z punktu widzenia całości polityki Polski wobec Ukrainy, a także Ukrainy wobec Polski i Europy, Unii Europejskiej. Jest to problem istotny z kilku powodów, ale ja chcę dzisiaj odwołać się do jednego chyba najistotniejszego, a mianowicie Polska była tym państwem, które pierwsze uznało niepodległość Ukrainy. W początku lat 90. byliśmy też zawsze zwolennikami tego, by Ukraina stała się pełnoprawnym z czasem, kiedy wypełni warunki demokracji, członkiem Unii Europejskiej. Każde nasze słowo i zdanie wpisuje się w bardzo ostre spory między Ukrainą, która ciąży w stronę Rosji, a Ukrainą, która ciąży w stronę Europy Zachodniej. Każde nasze oświadczenie musi tutaj być głosem jako polskiego parlamentu, głosem z jednej strony oddającym prawdę o dramatycznych wydarzeniach tamtych czasów, o zbrodni, która została dokonana, o rzezi wołyńskiej, bo tak ją trzeba wprost nazywać, a jednocześnie kwestią przyszłości współpracy, pojednania polsko-ukraińskiego, ukraińsko-polskiego i perspektywą związania się Ukrainy albo z Rosją, albo z Europą, i w tej sprawie trzeba mieć to w pamięci. Nie chciałbym bardzo, aby została zatarta i aby została zapomniana praca pewnego niewielkiego grona osób, które przez pół wieku pracowały nad tym, aby do takiego pojednania doszło i aby zarówno Ukraina uzyskała niepodległość, jak i pojednanie to było możliwe. Wziąłem ze sobą dla jakby właściwie krótkiego i symbolicznego wskazania tego 637 numer paryskiej kultury. Ostatni numer paryskiej kultury, aby przypomnieć testament Jerzego Giedroycia, który niezwykle mocno podkreślał sprawy owego pojednania i tego, aby zawsze starać się prowadzić politykę w sposób realistyczny, a nie symboliczny, aby dostosowywać ją do czasów, w których jesteśmy, ale żeby jednocześnie nigdy nie odstępować od prawdy historycznej, żeby zawsze jej bronić. Dlatego mamy termin ludobójstwo w uchwale. Chcemy o tym mówić w 70. rocznicę śmierci, ale jednocześnie chcemy, żeby słowa, które padają, służyły pojednaniu, a nie rozszerzały rany i zmieniały politykę międzynarodową Polski współczesną, pod którą podwaliny kładł Juliusz Mieroszewski czy Jerzy Giedroyć w
w słynnym domu w Maison Lafitte. To jest testament, którego warto, żebyśmy przestrzegali, jeśli mienimy się tymi, którzy myślą o przyszłości Polski, którzy mienią się polskimi patriotami, a zarazem strażnikami pamięci polskiej tragedii i polskich dramatów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.